Witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o rzeczy niezwykłej. O książkach skazanych na zapomnienie. Takich książek jest trochę, a wielu ludziom się wydaje, że skoro nie mamy już komuny, która wyrzuca z bibliotek niepotrzebne jej albo szkodliwe według aparatu komunistycznego dzieła, to wszystko jest dozwolone i wszystko można przeczytać. Proszę Państwa, jest wiele książek, których się nigdy nie wznowi. A one powinny być wznowione. Ja już pomijam kwestię taką, jak powinna wyglądać propaganda państwa w zakresach dotyczących publikacji ważnych treści, ale nawet biorąc pod uwagę autorów, wydawców drobnych, prywatnych, którzy by chcieli trochę zarobić, nie mają oni możliwości albo istnieje jakaś blokada na treści, które byłyby ciekawe, jednak ich nie ma. Ja opowiem o trzech takich książkach. Jedną z nich wydałem. Jednej nie wydam, bo nie mam dostępu do ilustracji, a jedna nigdy się nie ukaże, ponieważ w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Proszę Państwa, zacznę od tej trzeciej. Ona występuje w takich szatach graficznych. To jest egzemplarz z Allegro, gdzie ciągle można ją kupić za bardzo małe pieniądze, o ile już nie została wykupiona przez wielkie antykwariaty. To są wspomnienia Jana Skotnickiego przy Szczalugach i przy Piórku. Jan Skotnicki tutaj w Grodzisku w ostatniej fazie swojego życia prowadził kółko plastyczne dla dzieci. Jan Skotnicki to jest mój krajan, jego ojciec miał dwór w Bobrownikach koło Dęblina. Kiedyś to była jedyna parafia na całą okolicę i mieszkańcy Dęblina chodzili tam na piechotę do kościoła. Piękne bardzo miejsce nad rzeką Wieprz, kościół, renesans lubelski. Dwór chyba nie istnieje, nie wiem, a przynajmniej ja go nie zlokalizowałem, bo jak tam bywam tylko przejazdem. Jan Skotnicki, proszę Państwa, to był człowiek niezwykły, dlatego że był to autor niezwykłego talentu, był to rysownik niezwykłego talentu, prace jego są w tej książce, dydaktyk, a także człowiek o spostrzegawczości wręcz dziennikarskiej, takiej w dobrym tego słowa znaczeniu, nie tak jak to dzisiaj widzimy u dziennikarzy, którzy nie widzą słonia w składzie porcelany i pewnie własnej ręki by nie zauważyli, gdyby ją sobie wyciągnęli w ten sposób przed oczy. Jan Skotnicki widział i słyszał bardzo wiele rzeczy. Dlaczego te jego wspomnienia są skazane na przepadek? Dlaczego ich nie będzie? Dlatego, proszę Państwa, że on stał za prezydentem Narutowiczem w chwili, kiedy strzelał do niego Niewiadomski. Wszystko widział i tu to zostało opisane. Opis ten, jak Państwo się domyślacie, drastycznie się różni od opisów, które są w obiegu. I to w zasadzie załatwia sprawę Jana Skotnickiego. To był zięć Henryka Grochmana, takiego łódzkiego przemysłowca, który inwestował w artystów krakowskich, w te wszystkie szkoły wzornictwa, inwestował w sztukę, którą następnie sprzedawał w cesarstwie z wielkim powodzeniem, w sztukę użytkową. Nie mam na to dowodów, ale tutaj opisy Bronowic podkrakowskich, gdzie żyje sobie Włodzimierz Stettmajer, zdradzają, że cały ten projekt bronowicko-krakowski, projekt chłopsko-inteligencki, że to gdzieś tam głęboko tkwi w kieszeni Henryka Grochmana. Jak mówię, to nie musi być prawda, ale są silne sugestie. Proszę Państwa, wybitny autor, człowiek, który zmarł rok przed moim narodzeniem, jeszcze są tutaj w Grodzisku ludzie, którzy go pamiętają, są w Grodzisku ludzie, którzy chodzili do niego na zajęcia. No ale z przyczyn, o których mówię, Państwo nigdy tej książki w nowej edycji nie zobaczycie. I nie sądzę, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek do niej wrócił. Oczywiście żyje wnuczka Jana Skotnickiego, ale ona chyba nie jest zainteresowana wydaniem tego dzieła, bo ono się kłóci z obowiązującymi narracjami, chyba nawet z obowiązującymi narracjami w środowisku, w którym ta pani żyje na co dzień, ale nie chcę tutaj stawiać żadnych hipotez, bo pewien tego nie jestem. Ja Państwa szczerze zachęcam do przeczytania tej książki, tak jak zawsze będę zachęcał do czytania wspomnień artystów, szczególnie polskich artystów kształcących się za granicą i wspomnień ziemian. A tutaj mamy dwa w jednym. Ziemianin z Bobrownik,
nad wieprzem artysta i urzędnik państwowy, który siedział biurko w biurko z Eligiuszem Niewiadomskim w Ministerstwie Kultury, kiedy to ministerstwo jeszcze istniało, zanim zostało jakże słusznie zamknięte z powodu idiotycznych ekscesów pana ministra Przesmyckiego. I nie tylko. Także świetna książka. Świetna książka. Znakomicie sprotretowane literacko postaci i znakomicie narysowane postaci. Proszę Państwa, kolejną książką, której nigdy się nie wznowi, której nie pokażę, bo jej po prostu nie mam, a została wydana w latach 90. w postaci takiego bardzo nędznego reprintu. Ja nienawidzę reprintów, bo one po prostu brudzą ręce i ktoś, kto wydaje reprinty, ma w sobie coś ze złodzieja niestety. Bardzo przepraszam, ale to tak jest. Jeżeli się za coś bierzemy, to róbmy to porządnie, wydajmy porządną książkę, nie udawajmy, że są jakieś archaiczne treści, które się już nie liczą. Mówię, o czym ja teraz mówię? Mówię o historii malarstwa polskiego napisanej ręką Eligiusza Niewiadomskiego. Eligiusz Niewiadomski, który zastrzelił prezydenta Narutowicza i który był człowiekiem w najlepszym razie zmanipulowanym ciężko, w najgorszym po prostu złym. Historia malarstwa polskiego Eligiusza Niewiadomskiego jest książką nowoczesną, na której w zasadzie bazują historycy sztuki do dzisiaj. Takie mam wrażenie, chyba że coś się zmieniło, bo mnie to już dawno nie interesuje. Zajmuje się czym innym. No a dzisiaj wiadomo, rządzi gender, jakieś inne koszmarne metodologie po prostu z piekła rodem. Ale długo było to obowiązujące, do czego się oczywiście nikt nie przyznawał, bo Niewiadomski zastrzelił prezydenta Narutowicza, w związku z powyższym był postacią skazaną na zapomnienie. Ja nie jestem za tym, żeby przypominać Eligiusza i stawiać mu pomniki. Przeciwnie, uważam, że był to człowiek, który zrobił wiele zła, a jego postać służy do wywoływania całkowicie niekorzystnych publicystycznie i politycznie podziałów wśród osób zainteresowanych w ogóle tą historią i zainteresowanych Polską jako podmiotem politycznym. Dlatego każdy, kto zaczyna wychwalać Eligiusza, jest dla mnie podejrzany. Ciężko podejrzany. Jest to człowiek albo niezorientowany w tym, o co chodzi, albo po prostu złośliwie to czyni. Proszę Państwa, trzecią książką, o której chciałem powiedzieć, jest wydana przez nasze wydawnictwo Relacja z procesu Eligiusza Niewiadomskiego. Ja o tym mówiłem wiele razy, ale uważam, że nigdy dość powtarzania. Stanisław Kijeński, obrońca Eligiusza Niewiadomskiego, napisał bardzo rzetelną relację z procesu człowieka, który zamordował pierwszego prezydenta niepodległej Rzeczpospolitej. To jest jedno z ważniejszych, obok Jana Skotnickiego, źródeł do okoliczności, w jakich ten zamach nastąpił. Żadna z tych książek nie jest wznawiana. Żadna z tych książek nie pojawia się, albo bardzo rzadko się pojawia, jako źródło w opisach jakże emocjonalnych, jakże fałszywych, prymitywnych i głupawych wręcz, dotyczących okoliczności zamachu na prezydenta Narutowicza. Im większe ma ktoś aspiracje, im więcej literek sobie postawił przed nazwiskiem, tym głupiej to wszystko opisuje, całkowicie lekceważąc te źródła. Dlaczego? No tutaj wiadomo dlaczego tutaj, bo powiedziałem, bo Skoczyński słyszał nie tyle strzałów, ile się wskazuje w relacjach obowiązujących. No a Stanisław Kijeński, obrońca Niewiadomskiego, opisuje proces i na tym procesie, proszę Państwa, oskarżony strofuje sędziego. Na pytanie prokuratora, skąd oskarżony ma rewolwer, który nie był rewolwerem, ale to już zostawmy, tylko pistoletem Cebra, hiszpańskim policyjnym pistoletem. Skąd oskarżony miał broń, pyta prokurator, na co oskarżony mówi, to nie ma związku ze sprawą. A sędzia mówi, no tak, słyszał pan prokurator, to nie ma związku ze sprawą. Niewiadomski rządzi na sali sądowej. Okazuje się, że prezydent Narutowicz zamordowany o 12 w południe w Zachęcie 16 grudnia 1922 roku. Jego śmierć została, jakby to powiedzieć, wywołana tego samego dnia w Sosnowcu o 10 rano w hotelu przy śniadaniu. Władysław Ludwik Ewert oznajmił swoim przyjaciołom, a słyszeliście, w Warszawie ten wariat Niewiadomski zastrzelił prezydenta, a Narutowicz żył jeszcze 2 godziny.
wniesiono o wezwanie do sądu owego Władysława Ludwika Ewerta celem przesłuchania go, ale sąd się nie zgodził, bo powiedział, że to nie ma związku ze sprawą. I dzisiaj ta kwestia jest przez niektórych historyków, którzy w ogóle mają odwagę o tym mówić, jest podnoszona jako właśnie jakaś taka aberracja, że ktoś tam gdzieś powiedział, ale to przecież nieprawda. Nie ktoś gdzieś powiedział, tylko to jest w relacji z procesu, tak, która nie została wydana. To przepraszam, w jakich my okolicznościach żyjemy? Tak? Dlaczego my w ogóle świętujemy niepodległość Polski, skoro najważniejszy tekst źródłowy dotyczący zarania tej niepodległości jest po prostu unieważniony, ukryty, nie funkcjonuje jako źródło. No więc pomyślałem sobie, że to wydam. No i jest, proszę bardzo. Nie było z tym wiele kłopotu, powiem Państwu. Naprawdę. Być może ktoś to wydaje, opatrzy jakimiś przypisami legendującymi całą tę sytuację, że sędzia był niepoczytalny albo że coś. Postać Władysława Ludwika Ewerta jest szalenie ważna, bo jest to syn starego Ewerta, właściciela wydawnictwa Ewert, Trzaska i Michalski, bardzo ważnego wydawnictwa, w którym Niewiadomski wydawał swoje książki o historii sztuki, proszę Państwa, i miał wydać tam swoje monumentalne, olbrzymie dzieło Sztuka na tle jej dziejów. Eligiusz był autorem niezwykle pretensjonalnym i bardzo prymitywnym. Tak jak wszyscy historycy sztuki, z których się biorą za opisywanie zjawisk, z istoty przez nich nierozumianych. To jest ta tradycja. Ona się utrzymuje do dzisiaj, tylko że nie nazywa się tradycją Eligiusza Niewiadomskiego, ale jakoś inaczej, bo się wstydzą do tego Niewiadomskiego przyznać z wiadomych powodów. Więc proszę Państwa, tego rodzaju zapętlenia są w naszej historii, i to rzutuje tym, że nie możemy sobie poczytać ciekawych książek. Za to musimy czytać książki redaktora Górnego o Świętym Graalu albo jakieś inne brednie różnych popularyzatorów, wariatów, aspirujących typów o zaburzonej osobowości, którzy uważają, że trzeba pisać o sensacjach alkowianych w dwudziestoleciu międzywojennym, bo to jest najfajniejsze. Nie, no to nie jest najfajniejsze. Najfajniejsze jest coś zupełnie innego. Ja Państwu szczerze te książki polecam. Ta historia malarstwa polskiego Eligiusza Niewiadomskiego jest ciekawa, jak ktoś lubi malarstwo. Ale niestety wznowienie jej nie wchodzi w grę, dlatego że niemożliwe jest uzyskanie tylu zgód na reprodukcję obrazów, które tam są przedstawiane. Ja raz próbowałem uzyskać zgodę od Muzeum Czartoryski w Krakowie na reprodukcję, umieszczenie na okładce jednego z dzieł Makowskiego. Tak? No nie chodziło o jakąś wielką rzecz, tylko o Makowskiego, który malował dzieci w takich zgeometryzowanych formach. No to w ogóle dajmy sobie z tym spokój. To jest niemożliwe. To jest środowisko, przy którym dwór bizantyński to piaskownica po prostu i albo coś jeszcze bardziej demokratycznego. Nie ma w ogóle mowy o tym, żeby dostać taką zgodę. A już na pewno nie, żeby ją dostać w przeciągu, nie wiem, kilku tygodni. Może po pół roku starań udałoby się coś takiego uzyskać. Dlatego między innymi właśnie takie książki też nie są wznawiane. Choć byłoby to ciekawe ze względu na postać autora, skoro można wydrukować Mein Kampf, tak? I jest on dostępny we wszystkich księgarniach sieciowych. To dlaczego nie wydrukować Niewiadomskiego? A co to? Jest gorszy od Hitlera? Więc żyjemy w obłędzie. Żyjemy w obłędzie, jesteśmy terroryzowani przez wariatów i to się jeszcze długo, proszę Państwa, nie zmieni. Nie wiem, czy następne pokolenia, które po nas przyjdą, będą miały w ogóle świadomość tego. Może tak, może nie. Zobaczymy. Na razie Państwu dziękuję. Zapraszam na Patronite, gdzie zbieramy fundusze na projekt dotyczący wojny z Chmielnickim. Gabriel Maciejewski, Korelius Patronite. Bardzo dziękuję.